Dzień dobry, kocie. Dzień dobry. Dzień dobry. Wstajemy. O, jaka deszczowa pogoda za oknem. Tak, wstajemy. Aborki wstają. Nie wygląda, jakbyście były jakieś chętne do wstawania, no. Nie budzić zwierzaków, tak? Co, ty żyjesz? Dzień dobry. Dzień dzisiaj taki pochmurno-deszczowy. Ładnie to wygląda nawet. Oho. Tomek z kartonu najlepszy, tak? Najlepszy. Nie wynosić do recyklingu. Hej, hej, witajcie ponownie. Kicie tam miałczy w pudełku, coś tam się dzieje. Ja słuchajcie, już jestem po spacerze z sushi. W ogóle jakieś słoneczko zaczyna się przebijać, także naprawdę już czuć trochę taką wiosnę w powietrzu. Dzisiaj szczególnie. Ja jestem po spacerku, wykąpałam się. Zaraz będę suszyć włosy. Na śniadanie robię tosty, a potem z mamą jadę do Action, bo mnie poprosiła, że chciałaby właśnie jechać do Action na zakupy, a ja zawsze do Action chętnie się wybiorę, także... I w ogóle słyszałam, jak to się nazywa? Deals? Coś takiego, że jest w Łodzi. Tylko gdzieś tam na Teofilowie, ode mnie to jest hektar. Nie chcę mi się przebijać przez całe miasto dzisiaj, ale kiedyś chętnie odwiedzę, bo podobno to jest jeszcze fajniejsze niż Action. Nie wiem, jak byliście, to dajcie znać. No dobra, to... Zabieram się za śniadanie. You have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're gonna be, who you're gonna be, who you're gonna be. Dobra, nagrałam wam w przyspieszeniu mój makijaż. Sorry, jeżeli tam się gdzieś bałagan odbija w tych lustrach. Ale tutaj po prostu cały pokój jest zawalony rzeczami. To jest jeszcze ostatnie pomieszczenie, które mi zostało do posprzątania. Ale tak jak wam mówiłam, już po tym maratonie sprzątania może jakoś w weekend się tym zajmę, bo na razie muszę też to zrobić. Ale też i siebie i was nie chcę męczyć kolejnym dniem sprzątania. Więc tak, jeżeli tam się jakieś ciuchy, jakieś coś odbija, to trudno. Ale chciałam wam pokazać, sorry, będzie hałas, mam okno otwarte, ale jakoś tak jest duszno w domu. Tak, znowu użyłam tego podkładu z Armaniego. Całkiem spoko, polubiliśmy się. Cały czas bardzo lubię ten puder z Fenty, ten lawendowy kolor. I cały czas robię makijaż tak, że nakładam tylko róż bez bronzera i trochę tutaj wyżej też to jest ten róż Start. I ten przepiękny rozświetlacz z Nabli, który jest po prostu naprawdę ma idealny kolor. Jest naprawdę taką taflą. Brwi tylko kreślamki wybrał. Na oczach obłażąca paletka Start. Tusz też Start. Ten taki w tym fioletowym opakowaniu. I na ustach mam błyszczyk z Fenty, tylko go nałożyłam tak, żeby było teraz do nagrywania i żeby trochę nawilżyć usta. Potem i tak zaraz wychodzę i zakładam maskę, więc go zetrę i nie ma sensu potem się w masce przyklejać. No, także taki makijaż jeszcze zaraz, właśnie nie wiem jak się ubrać, bo to jest pierwszy z takich dni, kiedy zrobiło się cieplej i na pewno już na moją kołdrą kurtkę to jest za ciepło. O, muszę to jeszcze dotrzeć, bo trochę... O, zeszło dłuż. Ale jeszcze na takie bardzo letnie, znaczy letnie, na takie wiosenne płaszczyki jest za zimno, więc
Więc nie wiem, muszę popatrzeć, poszukać co tutaj by założyć. Założyłabym te nowe kozaki z Zary, takie skórzane, brązowe. A, ja wam ich chyba nie pokazywałam. To zaraz wam pokażę. No i te leginsy beżowe i może beżową bluzę. Zaraz coś pokombinuję na szybko. Też nie będę się nie wiadomo jak stroić do action, ale wiecie, w dzisiejszych czasach jak się gdzieś wychodzi na miasto, to człowiek normalnie się szykuje jak na Sylwestra. Znaczy ja nie, ale dzisiaj akurat mam taki dzień, że mam taką ochotę. Tak, dobra, to ja się idę ubierać. Już też nie mam tak dużo czasu i zaraz do was wracam. No dobra, jestem. Słuchajcie, założyłam te nowe kozaki. Ja wam ich chyba nie pokazywałam w tym holu. I wyglądają super, ale są strasznie dziwne do chodzenia. Tak jakoś dziwnie tutaj chodzi ta stopa. Chociaż chwilę w nich pochodziłam, po domu się rozbiło. Ja szczerze mówiąc bardzo lubię, bo te Zary nie były na mnie wygodne. Ale taki gruby jest ten traper i one są takie... Nie wiem, jakoś dziwnie. Nie obciera mnie nic, ani ten, ale dziwne te buty. No i one tak wyglądają, do tego mam te leginsy, które wam pokazywałam. One są aż po prostu takie pod biust. I do tego beżową bluzę gałganową. Jakoś ostatnio mnie tak naszło na takie jaśniejsze kolory. Chociaż te moje włosy po prostu są żółte, jakieś takie w ogóle rudawe, sobie nie wiem. Ale to mój naturalny kolor, więc on ma takie tendencje do takiego dziwnego, ciepłego koloru. Tak, więc tak to wygląda. I w sumie stwierdziłam, że do tego założę miśka. O! Wezmę worek. On jest taki, że zawsze można coś tam na zakupach do niego wrzucić w razie czego. Jeżeli jest taka potrzeba. O! I co jeszcze? Jeszcze perfumy. Perfumy to będą te perfumy My Way Armani. One przepięknie pachną. Naprawdę. I powiem wam, że odkąd je noszę, to dostaję mnóstwo komplementów, a tak trwały jest ten zapach, że jak psikam się nimi u siebie w pokoju, to potem nawet jak wchodzę następnego dnia rano, to wiecie, że czuć ten zapach, no to gdzieś osiada chyba na rzeczach i naprawdę pięknie pachnie. No dobra. To ja tak wyglądam. O. Outfit na zakupy większe. Dobra. To ja uciekam. Nawet mi się ładnie dzisiaj te włosy ułożyły. A ten kolor... Chociaż on na żywo taki nie jest. Może jest. No na żywo taki nie jest. W kamerze też te kolory niektóre inaczej wyglądają. A w ogóle mój makijaż wygląda tak, jakbym miała trochę takie różowe te cienie. Nie wiem. Ale podoba mi się mój makijaż oka, który sobie dzisiaj zrobiłam. Trochę sobie zrobiłam kreskę cieniem. I jakoś tak bardziej pomalowałam oczy. Dobra, kochani, to ja zmykam. No kto się tak cieszy do mnie? No chodźcie, chodźcie, przywitaj, chodź. Chodź. Słuchajcie, ale się rozpadało. Ale się rozpadało. Ja mam taką wielką torbę zakupów. I pani Pinky Twister skupiła. I takie różne rzeczy, no. Takie różne rzeczy. Sorry, że tych skarpetkach, ale powiem wam, że strasznie niewygodne te buty. Jakieś tak jakby od spodu, pod stopą niewygodne są. Ale nic, dobra, ogarnę się, ustawię jakoś normalnie tą kamerę i wam pokażę, co kupiłam. Kicia, odlatujesz gdzieś, czy o co chodzi? Zdradzasz mnie, że pudła jeszcze nie wyniosłam. No. A ty co? Z Gredek? Przestań na mnie jęczyć. Hol będę nagrywać. Proszę mi tutaj... Proszę ciszę zachować. Przez 10 minut albo 15.
No. No. Mhm. No dobra, zobaczcie. To są moje zakupy. Wszystko jest mokre. Ale to nic. I słuchajcie, jakby mi ktoś powiedział... To kicia grzyby w pudełku. Jakby mi ktoś powiedział 5 lat temu, że będę nagrywać vlogi o sprzątaniu i że będę się tutaj wywnętrzać o różnych takich rzeczach, to bym powiedziała... Ale serio, ja to lubię. I moja mama też właśnie dzisiaj poszłyśmy do Action i jej polecałam ten taki kamień czyszczący, to z gąbką taką żółtą, co wam pokazywałam. I wzięłam jej ten nabłyszczacz i sól do zmywarki, takie rzeczy, i one naprawdę są dużo tańsze. I my kupiłyśmy... Sorry, ale Kitek, co ty robisz, kochanie? Sorry, ale będzie hałas, bo Kicia walczy z pudełkiem. I wzięłyśmy dużo różnych rzeczy, takich jakieś nawet ściereczek do sprzątania, takich pierdół. I potem weszłam na chwilę do Rossmana, bo chciałam zobaczyć, czy jest ten CIF może, ten, który wam polecałam, tą całą taką serię z psikaczem, bo chciałam kupić jeszcze jeden do mycia kabiny, ale w ogóle nie było, nie wiem, czy w tamtym Rossmanie nie było, czy w Rossmanach tego nie ma, bo online jest. I powiem wam, że jak patrzyłam na ceny tych rzeczy w Rossmanie, to w Rossmanie byśmy za te zakupy zapłaciły nie wiem ile. I zobaczcie. Jest mop Swiffer. I wiecie, że ja go widziałam na Allegro i rozważałam, czy go nie zamówić. Kitek, Kicia, proszę cię! Co ty robisz? Swiffer, czyli wiecie, te takie, które mam do odkurzania z takimi wymiennymi końcówkami. I też mop taki mam. Aha, i tutaj patrzę, że on ma takie wkłady, takie, których ja też używam do tego takiego zwykłego. Czekajcie, kotek. Aha, nie no, ja muszę wam to pokazać. Walczysz z rolką papieru, walczysz z rolką papieru toaletowego, bo jest cała poobgryzana. To jest właśnie, wiecie, kupić kotu jakąś zabawkę, to nie, ale... Wrzucić rolkę do pudła. No baw się, dobrze. Dobra. Dobra, już do was wracam. Czekajcie, tylko was wyprostuję, bo tu się wykrzywiliście. Więc tak. Ja mam, o, ten taki mop zwykły. Mam to. A to jest taki mop. Widzę, że tu jest płyn. Bardzo jestem zaciekawiona tym. I to jest na baterie w ogóle? Serio, jaram się. On kosztował chyba około 80 zł. Widziałam, że na Allegro był za 75, no ale... Tak, więc jak nie macie Action gdzieś w swoim mieście, możecie na Allegro wpisać, są też te rzeczy. Kupiłam takie duże płatki, bo już mi się kończą, a w sumie były takie na dziale dziecięcym, a ja lubię takie duże płatki, więc... Ok, kupiłam sobie do Zooflory dwie takie butelki, to są spryskiwacze do kwiatów, ale ja będę sobie w tym Zooflorę rozcieńczać, bo wlewam do, wiecie, takiego zwykłego klina. O, ale już przez to, że kilka razy to włożyłam, wyjąłam, to chyba zaraz to się łamie, więc kupiłam sobie takie dwa. I też dałam mamie jedną, tą buteleczkę małą Zooflory, żeby przetestować, czy jej się sprawdzi. Tą o zapachu jaśminu i właśnie też jej pokazywałam w samochodzie, żeby powąchała i mówiła, że super. Zobaczcie, to jest fajne, to jest po prostu gąbka z mikrofibry, taka jak ściereczka. No to Kicia walczy z rolką od papieru. I to też mi się wydaje całkiem fajna rzecz, bo ja używam teraz do sprzątania tych ściereczek z mikrofibry. Tak jak wam mówiłam, mam ich sporo. Mam taką miseczkę w łazience, do której wrzucam brudne i zbieram, aż wszystkie się obrudzą, i wtedy nastawiam całą pralkę i zazwyczaj je gotuję w 90 stopniach i ten. I taka gąbka myślę, że też fajna do właśnie do mycia kabiny by mogła być. Tutaj dla mojego zgretka oczywiście Pinky Twisters kupiłam. A to też jest Pinky Twisters. To też jest Pinky Twisters. Ale też jej kupiłam, o, kebab sticks. Myślę, że też będzie fajnie. Fajnie, że ona lubi to jeść i wiecie co, musi trochę to pogryźć, bo to jest twarde. A ona nie za bardzo lubi używać zębów, więc cieszę się, że cokolwiek takiego do gryzienia lubi.
O, wzięłam je jeszcze takie, zobaczcie. Shash Slicks. Myślałam, że to jest Funny Friends, to jest Fairy Friends. O, takie. Tej firmy chyba jeszcze nic nie kupowałam. I zobaczcie, takie coś. O nie, i bateria mi padła. Przerwa techniczna. Dobra, wymieniłam baterię, jestem z powrotem. A więc zobaczcie, takie coś. Tak. Kupiłam jeszcze więcej tych miseczek, w których sushi lubi jeść. Naprawdę, one są ładne, ładnie wyglądają w mieszkaniu. I też fajnie, że są takie małe, w zmywarce się lepiej mieszczą. I dwie takie do wody, bo słuchajcie, u nas się tak kurzy, że ja w sumie codziennie wymieniam te, czyli takim, jakby wiecie, zawsze wymieniałam wodę w misce, ale teraz codziennie wszystkie miski myję, bo strasznie się kurzy. Wzięłam takie jedne kuleczki do prania takiej firmy. Nigdy tego nie widziałam, nigdy nie miałam, ale wiecie, że ja lubię używać do pościeli, do ręczników takich. No właśnie, może... O! O, ładnie pachną. Floral Bear. Floral Bear. No, naprawdę ładnie pachną. Były niedrogie. Ja patrzyłam, że te, które ja kupuję w Rossmanie, właśnie jak wyszłam do Rossmanu na chwilę, te złota orchidea Lenor, tak, Lenor, to kosztują około 20 zł, a to chyba kosztowało 5-6 zł. Tu wzięłam, wiecie co, jeszcze takie maski. O nie, to ma rozmiary. No dobra, wzięłam dwie takie maski. O, wzięłam w końcu zwykłą sól w solniczce, bo mówiłam wam, że mi się skończyła, a tutaj u nas w sklepie nie mają takich rzeczy, a na razie jeszcze się nie wybieram na zakupy. Więc, a moja mama ostatnio kupowała w Młynku taką różową sól, mówiła, że jest spoko. Wzięłam sobie, potrzebne mi są takie gumki, recepturki. Wzięłam, wiecie co, dwie takie to są maty do pieczenia. I raz, że w ogóle to jest fajne w piekarniku, bo to w ogóle można potem włożyć do zmywarki, umyć. Nie brudzi się piekarnik, ale też pomyślałam, że mogłabym to sushi pod miską rozkładać, bo to jest takie szare, dosyć ładne. I to jest takie gumowe, nie będzie się ślizgać na podłodze. A wiecie, że ono strasznie jedzenie rozwala. Tak, to się nie będzie ślizgać i pomyślałam, że możemy to wykorzystać pod miseczkę, bo tam po prostu panele w tamtym miejscu są takie brudne, że to jest szok. A myślę, że to by się jej mogło spodobać. A jak nie, no to będzie mata do piekarnika. Ostatnio kupiłam takie dwie deseczki, więc jeszcze dokupiłam dwie, bardzo fajnie mi się sprawdzają. Mówię, co bardzo często ja po prostu potrzebuję, nie wiem, pokroić jednego pomidora albo jakąś jedną rzecz, nie potrzebuję brudzić dużej deski, a te duże deski też potem zajmują dużo miejsca w zmywarce, więc takie małe mi się fajnie sprawdzają. Postanowiłam przetestować coś takiego. To jest do łazienki właśnie, do osadów, środek do usuwania kamienia. Pozostawić, spryskać bezpośrednio na powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia. Pozostawić do wchłonięcia na kilka minut, następnie wytrzeć czystą i wilgotną ściereczką i spłukać. Więc zobaczymy. Bo jeszcze na pewno raz muszę kabinę wyszorować, bo jeszcze nie jest do końca tak czysta, jakbym sobie tego życzyła. Bardzo często jest problem, żeby kupić takie malutkie worki na śmieci do łazienki. Nawet jak zamawiałam z Rossmana, to one są na stronie, ale bardzo często są wyprzedane i ciężko mi kupić, więc jak zobaczyłam, że są takie, to wzięłam. One się przydadzą. I wzięłam jeszcze tak, wzięłam jedno takie pudło. To jest składane pudło do przechowywania i mam pewien plan na nie. Ono jest takie czarne, takie ala zamszowe, nazwijmy to. Nie wiem, czy mi będzie rozmiar pasował do tej rzeczy, którą wymyśliłam, ale jak nie, to po prostu będzie do przechowywania jakiejś rzeczy. W szafie wzięłam dwa takie płyny do czyszczenia zmywarki. To też trzeba raz na jakiś czas zrobić dla, że tak powiem, higieny i zdrowia i długowieczności zmywarki.
I wiecie co, ostatnio oglądałam jakiś film, a to chyba była ta komedia romantyczna taka na Netflixie. Nawet nie pamiętam tytułu, ale wam mówiłam o tym, że oglądałam jakiś taki walentynkowy film i tam ktoś miał czarną sypialnię, miał takie czarne łóżko jak my mamy i do tego czarną pościel. U nas czarne rzeczy, takie typowo czarne, bardzo czarne się nie sprawdzają, bo wiecie, kłaki wszędzie zostają. Znaczy tak to też zostają, tylko je mniej widać. Ale wzięłam tak, takie prześcieradło. Patrzę, czy to jest dobry rozmiar. Czy my mamy 180 na 200, czy my mamy 200 na 200? Skupiałam teraz. Tak, mamy 180 chyba tutaj. Nie mamy chyba 200 na 200. Nie, no dobrze, mamy 180. I wzięłam taką pościel. Bardzo mi się spodobała. Zobaczcie, ona jest czarna, trochę w takim stylu Art Deco. Z takimi złotymi żółto-złotymi elementami. I bardzo mi się spodobała. Dam wam znać. To jest po prostu kołdra i dwie poduszki. No i bardzo mi się spodobał ten wzór i pomyślałam, że naszego czarnego łóżka, ale też nie jest taka zupełnie czarna, tylko jest taka, to jest taka bardzo taki ciemny grafik, tak mi się wydaje. A lubię właśnie połączenie takiej czarnej pościeli tam z takim antracytowym prześcieradłem, więc myślę, że będzie spoko. Także to są całe moje zakupy. I teraz muszę się zająć jeszcze tutaj, posprzątać, zmywarkę rozładować, załadować i sprzątnąć po śniadaniu. I tyle. A potem się zajmę właśnie jeszcze może porządkami. Nie wiem, czy to jeszcze dzisiaj, czy dzisiaj jeszcze będę nagrywać, czy jutro. Zobaczymy. No ale w każdym razie jeszcze się do was odezwę. Także spadam i idę się zająć tym bałaganem. Chciałam wam pokazać jedną rzecz, a w zasadzie dwie. Rozpakowałam tego mopa Swiffera i powiem wam, że on ma tutaj taki zbiornik z płynami. Ten płyn przepięknie pachnie, tylko pytanie, czy to będzie... Znaczy na pewno można go odkręcić, tam dolać potem innego płynu, więc pewnie można dolać Zoflory. To jest ten poprzedni, o którym wam mówiłam. I zobaczcie, on ma taki padek. O! Płyn jest na baterię. Jak tu naciskacie ten guziczek, to... zmywa ładnie wszystko, bardzo ładnie pachnie ten płyn i też są jednorazowe te mopy, tak jak w tamtym, ale są inne. No i właśnie też pytanie, ponieważ o, zobaczcie jak się nastawi, widzicie? A ja tu wczoraj? Czy przedwczoraj sprzątałam łazienkę? Chyba tak, przedwczoraj, no ale o, widzicie? W każdym razie tak, ciekawe czy będzie można w Action dokupić te wkłady jednorazowe, bo do tego są, ale pytanie czy do tego będą. Natomiast fajny jest ten płyn, fajnie domywa i naprawdę spoko, jaram się. Ale jeszcze jedna rzecz, którą zapomniałam wam pokazać, bo kupiłam jeszcze takie pudełko z pokrywką, ta pokrywka mi nie będzie potrzebna w Action, tylko zapomniałam wam pokazać, bo już miałam ręce pełne zakupów i zostawiłam przed drzwiami i dopiero jak wychodziłam z suszy na spacer, to sobie przypomniałam, że ono tam jest, a kupiłam je po to, bo tutaj mam, zobaczcie, tu jest moja suszarka do włosów, nie pamiętam jak to się nazywa ten Dyson, no to taka szczotka z różnymi końcówkami do układania, ja używam tych dwóch tylko i prostownica, no i to są rzeczy, których no ja co drugi dzień używam, bo co drugi dzień mieję włosy i układam. I ja mam tutaj o taką szafkę i zazwyczaj te je wkładałam tutaj, znaczy zazwyczaj po prostu je wkładałam tak, ale wiecie, te kable się plątały i czasami jak wyciągałam jedną rzecz, to mi wszystko wylatywało, no nie chciałabym, żeby mi się to rozbiło, więc po prostu kupiłam takie przezroczyste pudełko. Czekajcie, muszę tylko, o, i ono idealnie mi będzie tam o, wchodzić w ten sposób. I po prostu będę je sobie tylko brała tak i też tutaj idealnie, zobaczcie. Bo mi to po prostu cały czas, słuchajcie, spada i w końcu mi się coś połamie albo rozwali, a szkoda by było, bo to są naprawdę fajne rzeczy i też dosyć drogie, nie chciałabym ich zepsuć. Więc jeszcze sobie kupiłam takie o, pudło i tu wszystko zamykam, tam widzicie, mam takie różne rzeczy, a nie widzicie. Na przykład tam mam kuferek, tą kosmetyczkę podróżną, różne kosmetyczki, tam jest też
właśnie to opakowanie od Dysonów, no takie rzeczy, których rzadziej używam, no bo tam zdecydowanie muszę wejść na drabinkę, tam jeszcze mam jakieś stare lokówki i tak dalej, różne rzeczy, ale generalnie tak, tutaj ja sobie, to jest wysoko, ale normalnie sięgam ręką, więc tutaj wkładałam te rzeczy, ale mówię, po prostu przez to, że one się plątały, to często mi tutaj wypadało, a to jednak wiecie, są kafelki i to jest wysoko i boję się, że mi się to rozwali. Albo też kładłam tutaj i mi spadało. O, tutaj właśnie jeszcze muszę sobie poukładać. Tu są te waciki, woreczki i ta gąbka. Więc tak, no naprawdę Swiffer spoko, więc chciałam Wam jeszcze to pokazać. Słuchajcie, ale zaraz będzie wyżerka. Mam zamówienie z Mangala. To jest taka turecka restauracja u nas w Łodzi. Nie pamiętam, jak to się nazywa, ale to jest baranina z takim ciastem, z bakłażanem, z sosem miętowym. Trochę to smakuje, trochę bym to porównała do leczo. Właśnie przez te pomidory, warzywa. To nie jest taki smak, ale coś w tym rodzaju. Takie tureckie leczo. Do tego jest turecka pizza, która jest po prostu, zobaczcie, jest takie cieniutkie. Coś w rodzaju trochę takiego nana, trochę tortilli, na tym jest mięso, przepyszne to jest. Do tego jogurt i tu jest taka surówka. I tu jeszcze, słuchajcie, jest zwedla torcik, którego już wcześniej trochę zjadłam. Jeszcze do niego jest sos wiśniowy, więc po prostu, słuchajcie, zaraz odpalam Netflixa i o, tak. I to, ten chlebek odrywany, maczony w tym i w jogurcie. Normalnie niebo w gębie, słuchajcie, naprawdę. I potem torcik, także bardzo, bardzo Wam polecam, jeżeli jesteście z Łodzi, Mangal, super.